Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w Telewizji Republika. Są z nami dziennikarze, komentatorzy, redaktor Grzegorz Osiecki, dziennik Gazeta Prawda. Witam serdecznie redaktora. Dzień dobry, dzień dobry. I redaktor Marek Król, publicysta, tygodnik Sieci. Witam serdecznie. Może zaczniemy od najnowszego newsa, którego najnowszej informacji, którą jako pierwsza podała Telewizja Republika. Atak na ambasadę Turcji w Warszawie. Budynek został obrzucony koktajlem Mołotowa około godziny 14. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pożar został ugaszony przez pracowników ambasady. Nieoficjalnie wiadomo, że policja zatrzymała jednego sprawcę, 34-letniego obywatela Turcji o imieniu Koca, nazwisko B, znaczy skrócone nazwisko B. Z zapisu monitoringu ma wynikać, że mężczyźnie towarzyszyła druga osoba, która uciekła. Ponadto na chodniku policjanci mieli znaleźć papierową torbę, której były jeszcze cztery koktajle Mołotowa, czyli no, benzyna nalana do butelki. Ja takie miałem natychmiast skojarzenie z tak podobnym aktem, który w Wigilię 24 grudnia we Lwowie obrzucono konsulat rosyjski w podobny sposób. Czy też panowie macie takie jakieś skojarzenia? Ja wiem, że to na razie są spekulacje, bo nic więcej nie wiadomo poza to, co przekazałem przed chwilą. Grzegorz Osiecki. Nie, no tutaj jest bardzo ciężko jakby wyrokować, o co chodzi. Czy to, tym bardziej, że jeżeli dobrze rozumiem, to wiemy, że ta osoba, która obrzuciła butelkami, to jest obywatel Turcji. Jakie są motywy w tej chwili, trudno przewidywać. Nie wiem, no może to jest Kurd, może to jest osoba związana, nie wiem, z turecką opozycją. Jakby spekulacji może być cała masa, więc... A ponieważ to wszystko jest na świeżo, jeszcze dużo nie wiemy, no to wskazana jest ostrożność jednak mimo wszystko. I Marek Król, jak do tego podchodzi? Bo ja miałem takie jednoznaczne skojarzenie, że to jednak się układa w jakąś całość. Oby nie, no ale można to wiązać ze wzrastającym napięciem z Rosją. No właśnie, na ogół takie prowokacje, jak wspomniałeś wcześniej, ten atak na ambasadę rosyjską we Lwowie, no te prowokacje mają czemuś służyć, wywołać jakieś protesty, jakieś między krajami. Jeżeli to, zgadzam się z redaktorem Osieckim, jeżeli to jest obywatel Turcji, to oczywiście może być każda osoba, każdej narodowości, no ale jedyna nacja, jaka ma konflikt z władzami tureckimi, to są Kurdowie. I to odwiecznie, ewentualnie można powiedzieć, że także inne jeszcze są nacje, które zostały masakrowane. Ale myślę, że to taka jeszcze jest działalność, która może też wynikać z działalności opozycji tureckiej. Napięcia w Turcji są, co prawda bardzo mocno kontrolowane przez Erdogana, ale pierwsza moja myśl jest taka, że chodzi o to, żeby wywołać jakiś stan konfliktu czy napięcia polsko-tureckiego, zważywszy na pewne relacje, na to, że na przykład Turcja sprzedała drony i sprzedaje dalej drony Ukrainie. To może być jakiś taki uprzejmy sygnał, żeby te drony nie sprzedawała, a zwłaszcza, że te drony zmasakrowały artylerię rosyjską, czy tak zwanych pseudorosjan, którzy wiadomo, w Doniecku walczą o swoją niezawisłość i tak dalej, i tak dalej. Więc no, na razie pytanie cui prodest pozostaje otwarte. Prezydent zawetował ustawę medialną. Co dalej z tą sprawą, Grzegorz Osiecki, jak pan redaktor sądzi? Będzie podjęta próba jakaś uregulowania tego ładu medialnego, czy na tym się już skończy? Znaczy, jeżeli wrócimy do tego stanu prawnego, który jest, no to trzeba zwrócić uwagę, że już dzisiaj jest tak, że no, teoretycznie podmioty spoza europejskiego obszaru gospodarczego są wyłączone.
To, że Discovery jest właścicielem TVN, no to jakby, no nie powiem, że prawem zasiedzenia, ale jednak jest tak, że państwo polskie uznało, kiedy amerykański właściciel przejmował TVN, że nie widzi z tego punktu widzenia zastrzeżeń ani do konstrukcji prawnej, na jakiej to się działo, czyli do tej holenderskiej spółki, no, ani nie jakby szerzej. Tak? Więc tutaj sprawy z tego punktu widzenia są czyste. Więc myślę, że politycznie sprawa jest zakończona, jeżeli chodzi o kwestię ustawową, no i jeżeli chodzi o kwestię jakby takiego no, dużego porażki pewnej obozu, tak? W tym sensie, że to była ustawa, w którą zainwestowano, ja się od początku dziwiłem, po co aż tyle, ale i po co w ogóle ona powstała, ale to była ustawa, w którą zainwestowano bardzo dużo jakby politycznych żetonów wpływu. W tej chwili prezydent zakończył jej bieg. No i można powiedzieć, że tu się sprawa kończy. Pytanie, co będzie z ewentualnym wnioskiem do Trybunału? Czy PiS pójdzie tą ścieżką? No i jest jeszcze teoretycznie kwestia przetargu, znaczy nie tyle przetargu, ile rekoncesji dla TV7, bo w tej chwili w lutym mija koncesja i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna odnowić tę koncesję dla tego kanału. Pytanie, co tutaj się będzie działo. No, natomiast no, z drugiej strony skala jakby zagrożeń, jakie były związane z wejściem w życie tego prawa, była na tyle duża, że jakby decyzja prezydenta była dosyć rozsądna. Ja nie wiem, czy on w ogóle miał inne wyjście tak naprawdę w tej sytuacji. Marek Król, jak patrzy na tę sprawę? No jest poza dyskusją, że złamano prawo już przyznając po raz pierwszy, kiedy podmiot amerykański przejmował TVN, a potem kiedy Discovery przejmował po raz drugi. No, w wypadku Discovery poszukano się Komisją Europejską, która wyraziła zgodę, choć opierano się na tej słynnej spółce, która jest na lotnisku zarejestrowana. Także to, że zostało złamane prawo, pan Dworak, który był na czele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mimo obaw kupujących wówczas Amerykanów, stwierdził, że wszystko jest legalnie. No ale tak to się robi, takie interesy w III RP. Zabezpieczył się sprzedający gwarancjami takimi, że w razie czego, gdyby kupujący żądał odszkodowania w wypadku, gdyby właśnie takie prawo, jakie miało wejść teraz, przyszło, to nie ponosiłby żadnych konsekwencji finansowych. To jest tak skomplikowane, prawdę mówiąc, że trudno to wyjaśnić. Ja kiedyś z Janem Weichertem i nie tylko z Walterem miałem okazję próbować robić, czy oni chcieli robić interesy, i powiem, że jak rozrysowali strukturę ich spółek w różnych rajach podatkowych, to po dwóch seansach zrezygnowałem. I chyba zrobiłem wtedy słusznie. W tej sytuacji nie wiem, czy prezydent postąpił słusznie. Moim zdaniem troszeczkę postąpił defensywnie, że tak powiem, bo ja uważam, że jednak prawo powinno być przestrzegane i szanujące się państwo powinno dbać o to, żeby na jego terenie to prawo było przestrzegane. Nie wyobrażam sobie, żeby tak postąpił taki kraj jak Niemcy czy Francja, które strasznie dbają o przestrzeń medialną, żeby nie daj Boże tam się nie zakotwiczył jakiś nie tylko obcy element spoza Unii Europejskiej, ale spoza ich obszaru kapitałowego. Także prezydent, no niestety tym posunięciem, ja się zgadzam ze Stanisławem Janeckim, no przyznał rację tym historycznym reakcją, które mówiło o zagrożeniu wolności mediów i tak dalej, co jest oczywiście bzdurą totalną. I tyle mogę powiedzieć. Grzegorz Schetyna podzielił się z takim spostrzeżeniem, że Polska nie jest krajem demokratycznym, więc nie wierzę w powołanie komisji śledczej. Chodzi o doniesienia agencyjne dotyczące rzekomego podsłuchiwania czy szpiegowania Romana Giertycha, Krzysztofa Brejzy i pani prokurator Wrzosek przez system Pegasus. Premier Mateusz Morawiecki nazwał te doniesienia fake newsem. Grzegorz Siedzicki, jakie są tak naprawdę dowody na to, że rzeczywiście ktoś podsłuchiwał Romana Giertycha? Bo prawdę powiedziawszy, ta
notatka tej organizacji Citizen Lab jest nader ogólnikowa. W przeciwieństwie do bardzo poważnej analizy, ja przypomnę, ta organizacja już kiedyś zabrała głos w sprawie Pegasusa. Chodziło o tę osobę, tego Saudyjczyka, któremu obcięto głowę w ambasadzie saudyjskiej w Turcji, notabene. I to był bardzo poważny raport. Tutaj takiego raportu nie ma. W związku z tym to tak naprawdę nie wiadomo, o czym rozmawiamy. Grzegorz Osiecki. No bo to jednak główne wątpliwości budzi ewentualna inwigilacja senatora Brejzy, który był w momencie, kiedy miał być inwigilowany szefem sztabu, szefem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. I to oznacza potencjalnie dostęp do strategicznych informacji w momencie prowadzenia kampanii wyborczej. Z tego punktu widzenia mimo wszystko, no ja rozumiem, że można kwestionować ich doniesienia, ale to tym bardziej sprawa powinna być wyjaśniona. Ja rozumiem, że jej wyjaśnienie nie będzie takie proste. Po pierwsze ze względu na skalę nieufności, jaka jest tak generalnie między różnymi stronami sporu w Polsce. Z drugiej strony, a skoro tak jest, to nie ma de facto takiej instytucji, która w 100% byłaby w stanie to wyjaśnić, bo w normalnych okolicznościach to pewnie powinna to zrobić komisja do spraw służb specjalnych, która ma odpowiednie narzędzia i mogłaby rozmawiać z szefami służb. Natomiast przy tego typu skali, to czy to będzie komisja śledcza, czy to będzie speckomisja, czy to będzie komisja śledcza, to jakby może być duża skala nieufności po różnych stronach, więc to jest trudne z tego punktu widzenia. To, co jeszcze jest kłopotem w tej sprawie, to ono, że rozumiem, że jeżeli ona była prowadzona inwigilacja, to ona była prowadzona na jakiejś podstawie prawnej, tak? Czyli domniemanie jest zgody sądu. Jeżeli tak, no to mimo wszystko te komisje powinny dotrzeć do sędziego, który się zgadzał i móc mieć taką możliwość, żeby go zapytać, na jakiej podstawie to zrobił, czy on uznawał, że to jest wszystko uzasadnione. Więc ja bym tutaj, znaczy z jednej strony rozumiem, że rozwikłanie tego będzie bardzo trudne, no ale z drugiej strony jakby skala zarzutów jest taka, czy skala podejrzeń o ewentualne wykorzystywanie tych materiałów może być tak duża, że to powinno zostać jakby wyjaśnione do końca. Marek Król, bo może skoro politycy Platformy Obywatelskiej mówią już o unieważnieniu wyborów, o w ogóle komisji śledczej, no może oni powinni pokazać najpierw raport z takiego badania, bo nie pokazali, a mało tego, no ekspert do spraw służb twierdzi, że taki raport jest niemożliwy bez dotarcia do urządzenia, czyli do telefonu Romana Giertycha, Krzysztofa Brejzy. Inaczej tego się zbadać nie da, podobno. No, to jest typ zarzutów. Stefan Kisielewski nazywa tego typu zarzuty, że jak ktoś tobie zarzuca, że czuć tobie z ust. No, spróbuj to udowodnić sam sobie i tak dalej. Więc to jest takie zawracanie głowy po to, żeby odwrócić uwagę od Romana Giertycha. Dysponentem tego programu jest pewna izraelska firma, mówię o Pegasusie. I mogą z tego korzystać rzekomo tylko państwa i zlecenia państwowe ona realizuje. Ja myślę, że w obszarze służb, jak miałem okazję i się wiele lat interesowałem tym, istnieją wzajemne usługi, więc doprawdy to, co zasugerowałeś w dzisiejszej wypowiedzi w TVP Info, Adrian, że no nie ma tam w tym raporcie, w tym komunikacie tej kanadyjskiej firmy powiedziane, że to polskie służby podsłuchiwały Romana Giertycha. Znaczy, w tej notatce jest określone, że ta firma nie jest w stanie stwierdzić, które służby go inwigilowały, a Roman Giertych twierdzi, że to polskie służby. No, czyli źródło informacji o Romanie Giertychu, źródłem jest Roman Giertych. I cała dramaturgia zbudowana na tym, że Roman Giertych twierdzi, a więc trzeba powołać komisję śledczą. Do tego dołącza się Brejza, który zasugerował w swojej wypowiedzi, że niemal można domniemywać, że przegrał wybory Platforma Obywatelska, bo zastosowano ten program Pegasus i tak dalej. No mamy dom wariatów. To jest zadanie dla domu wariatów, natomiast normalni ludzie nie powinni się takimi sprawami w ogóle zajmować. I mi się wydaje, że pan premier bardzo słusznie odpowiedział,
że na taką spiralę fake newsów w ogóle nie będzie odpowiadał. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tak zwanej rumuńskiej dotyczył tego, że rumuńscy sędziowie mieliby według tegoż wyroku TSUE prawo pomijać przepisy konstytucji rumuńskiej, na co odpowiedział Trybunał Konstytucyjny tego kraju, że ten wyrok można byłoby realizować dopiero po zmianie konstytucji rumuńskiej. Grzegorz Osiecki, bo ja już po raz kolejny mamy taką sytuację, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sobie, a Trybunały Narodowe sobie. Tak samo było w Polsce. Grzegorz Osiecki. No, widać, że tutaj się jakby pogłębia ten spór między peryferiami a centrum, tak można to powiedzieć, jeżeli chodzi o Unię i o państwa członkowskie. Natomiast no, w polskim kontekście, bo w Rumunii chodzi o przepisy antykorupcyjne, prawda? Bo tam chodzi o możliwość badania różnych kwestii korupcyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to mamy tutaj kwestie praworządnościowe i ja rozumiem, że to wszystko się zapętla, ale... No nie, ale myślę, ostatnia wszczęta ta procedura naruszeniowa właśnie dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził wyższość polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Konstytucji. Znaczy już ciężko jest się... Tak, ale to mówimy o procedurze komisyjnej, tak? Ale jeszcze mamy kilka niezrealizowanych orzeczeń TSUE, między innymi to Izbie Dyscyplinarnej, które miało być realizowane, a nie jest. Więc ja myślę, że jednak... Nawet jak się rozmawia z osobami z obozu rządowego, to one mówią, że w tym przypadku powinna nastąpić jakaś deeskalacja i ona powinna mieć charakter polityczny. Więc liczę na to, że rząd, czy raczej PiS po prostu jako większość rządowa, pomyśli o deeskalacji tego problemu, zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, wprowadzi jakieś inne rozwiązanie, które będzie skuteczne, ale które po prostu usunie takie największe problemy, jakie w tej chwili są w relacjach z Brukselą. No bo to jesteśmy w takim mechanizmie jakby samonapędzającej się, to jest taka droga do zatracenia trochę. Znaczy minister Ziobro będzie słał kolejne skargi do Trybunału Konstytucyjnego, ten będzie okładał anatemą TSUE z kolei będzie okładało anatemą polski Trybunał albo będzie wskazywało, tak jak w tych orzeczeniach dotyczących sędziów, że jakby to polscy sędziowie mogą kwestionować innych polskich sędziów na podstawie orzeczeń TSUE, aczkolwiek TSUE nic jakby daje wytyczne, ale on sam nie orzeka w tej sprawie, więc jakby to jest taki rodzaj prawnego galimatiasu, który w Polsce przekłada się już na zaczynający się chaos wymiarze sprawiedliwości, z którego warto próbować wyjść w jakikolwiek sposób. No pytanie, bo to nie tylko w Polsce, jak widać, bo to 1/3 krajów członkowskich Unii Europejskiej takie trybunały tych krajów podjęły takie decyzje. No i pytanie, co zdefiniujemy jako problem? Czy Izba Dyscyplinarna, czy polska konstytucja? Marek Król. No ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej jest idiotyczny po prostu, bo na tej podstawie można kwestionować niezawisłość każdego na podstawie domniemania oczywiście, czy jakiejś tam intuicji i tak dalej. No to jest wyrok dla idiotów. Ja uważam, że słusznie, że państwo polskie nie realizuje tego, ale Trybunał Sprawiedliwości, jak powiedział Katremer, jest czarną dziurą demokracji europejskiej i tam znika wszystko, a jak redaktor Osiecki mówi, że potrzebne jest rozwiązanie polityczne, to mi się przypomina taka sentencja, że jak na salę sądową wchodzi jednymi drzwiami polityka, to drugimi drzwiami wychodzi prawo. I tak dokładnie tak jest. I te orzeczenia TSUE są po prostu karygodne. To jest po prostu chory twór, który zdewastuje Unię Europejską. Na razie dewastuje systemy prawne w Polsce, w Rumunii, a także na Węgrzech i z tego po prostu wyjdzie coś bardzo, bardzo kosztownego dla całej Unii Europejskiej i myślę, że no, będziemy jeszcze wspominać mile to zachowanie naszych władz w stosunku do tych no, absurdalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na końcu dodam jeszcze do redaktora Adriana, to skieruję do ciebie, słuchaj. Bo ja jestem przyzwyczajony, że jakieś wyroki oferuje się, odwołują się do jakichś norm prawnych.
Do jakich norm prawnych się odwołuje Trybunał Sprawiedliwości? Do wyczucia, że nie ma praworządności. No ja, panie redaktorze, czuję, że pan jest kobietą na przykład i orzeknę, że pan jest kobietą, nie? Nie, proszę pana, ja jestem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a jak ja orzeknę, to a pan zaprzeczy, to pan narusza praworządność przecież, wiadomo, nie? No przecież dom wariatów kolejny. Mamy spory problem, to jest pewne. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna, dziękuję serdecznie. Dziękuję. I Marek Król, publicysta Tygodnika Sieci, byli gośćmi Wolnych Głosów w Telewizji Republika. Zapraszam na krótką przerwę.